Nie, proszę pani. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3 porządku dziennego. Ale pani poseł, z wnioskiem formalnym. Nadużywa pani. Ja mam wniosek formuły formalny. Wniosku formalnego. Ale szanowny nadużywacie państwo. No, mamy kolejny. Przed chwilą pani przewodniczący nadużył formuły wniosku formalnego. Dobrze, ale niech to będzie wniosek formalny. Szanowny panie marszałku, z wnioskiem formalnym, aby pan przywołał do porządku ministra finansów. Ale na to nie tej jest sali. Wniosek formalny, proszę pani. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3 porządku dziennego. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw, druk nr 27, kontynuacja. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu został wycofany, ale pani nie zgłosiła pani wniosku formalnego. Ale nie złożyła pani wniosku formalnego. Bardzo przepraszam panią, niestety. Po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuję, aby Sejm skierował ten projekt ustawy zawarty w druku nr 27 do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że wniosek, że Sejm propozycję przyjął. Słyszę sprzeciw. Proszę bardzo. Jeszcze dziękuję bardzo wnioskiem. Za to, że się zachowuje pan jak angielski dżentelmen. Dziękuję bardzo. A zatem chciałabym, na tej sali zachowujemy się różnie, ale ja bym bardzo prosiła o powagę. Minister konstytucyjny o innych ważnych, naczelnych organach państwa, które planują własne budżety, nie może się w ten sposób wypowiadać. To po pierwsze. Po drugie, zanim zakończę, mam 2 minuty, w tej chwili mam jeszcze minutę 38. I gdyby pan minister Szałamacha również był tak honorowy jak pan marszałek, to zakładając się, przyjąłby ten zakład wtedy, kiedy o 5 miliardów obniża deficyt spłaty Narodowego Banku Polskiego. To jest honor męski. Panie marszałku, nie ma sprzeciwu. Nie ma sprzeciwu. Dobrze. Dziękuję. Nie ma sprzeciwu. Słyszę pomyłkę na sali. Jest sprzeciw. Jest sprzeciw czy nie ma? Jest sprzeciw. Skierowanie projektu ustawy do komisji. To jest wniosek i to będziemy głosować. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Wniosku o skierowanie do komisji. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Co, jest jakieś nieporozumienie? Projekt został skierowany do komisji. Projekt ustawy został skierowany. Głosowało 424 posłów, za 249, przeciw 51, wstrzymało się 124. Sejm skierował wniosek do komisji. Ale nie dostałem takiej informacji. Panie marszałku, było głosowanie zakończone. Myślę, że przejdźmy do kolejnego punktu porządku. Ja dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9 porządku.